poniedziałek 11 października. Witam Was bardzo serdecznie, a czynię to Słowem Bożym, które dziś chciałbym przeczytać z Księgi Jeremiasza z 31 rozdziału. Takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan, złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I słowa Ewangelii Łukasza z 21 rozdziału. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. I fragment modlitwy Antoine de Saint-Exupéry. Boże, kiedy któregoś dnia wezwiesz swoje stworzenie do siebie, otwórz dwuskrzydłowe wrota i daj nam wejść do Twojego domu, gdzie już nie będziemy szukać odpowiedzi, bo będziemy szczęśliwi. Błogosławieństwem jest koniec pytań, a naszym pokojem będzie oddawanie Tobie czci. Nie wiem, jak u Was wygląda dzisiaj pogoda. W końcu zakładam, że film ten oglądają osoby z różnych części kraju. U nas na Mazurach, w Ostródzie, ponieważ leżymy dosyć mocno na wschód, jest już dosyć zimno. Właściwie co najmniej od połowy września mamy już niskie temperatury. Co za tym idzie, liście spadają z drzew i no, aura jest taka już typowo mocno jesienna. A wiemy doskonale, że jesień i to, co właśnie dzieje się w przyrodzie, napełnia nas bardzo często taką nostalgią, świadomością przemijania, tego, że wszystko mija, wszystko odchodzi. Dokładnie tak samo jak ta przyroda, która jeszcze przecież kilka miesięcy temu kwitła, była piękna, dojrzała, zielona, bujna, a teraz usycha, staje się żółta, brązowa i przygotowuje się do tej no, zimy już tak naprawdę, do zimy. I to uzmysławia nam bardzo mocno, że wszystko w świecie się zmienia. Czas płynie, my się starzejemy, cały czas się zmieniamy. Świat nieustannie idąc do przodu się zmienia, a często, szczególnie dziś, możemy powiedzieć, że te zmiany są bardzo szybkie, bardzo gwałtowne. Nie jesteśmy w stanie często tych zmian przewidzieć. Stąd też no właśnie te zmiany i ten pęd do przodu bardzo często powoduje w nas pewien lęk czy pewien niepokój o to, co przyniesie przyszłość. Nie wiemy, co wydarzy się kolejnego dnia. I dlatego też bardzo często tęsknimy za taką, nazwijmy to, bezpieczną przystanią. Tęsknimy za czymś, co będzie w naszym życiu trwałe, pewne, niezmienne i solidne. Tęsknimy za tym, na czym moglibyśmy się oprzeć, wesprzeć, albo za czym moglibyśmy się schować, właśnie wtedy, kiedy ten świat tak bardzo pędzi, tak szybko się zmienia. I myślę, że dzisiejsze słowo daje nam odpowiedź, co jest takim, taką bezpieczną przystanią, a właściwie tak naprawdę kto jest tą bezpieczną przystanią. Słyszymy z dzisiejszych dwóch fragmentów zapisanych w książeczce z Biblią na co dzień, że chociaż wszystko się zmienia i wszystko przemija, to Słowo Boże jest niezmienne, trwa na wieki. Tak samo Boże obietnice, które składa swoim ludziom, swojemu narodowi, one nigdy się nie zmieniają i nigdy nie przemijają. Bóg jest Bogiem stałości, jest Bogiem, który nie rzuca słów na wiatr, ale to, co obiecuje, to, co mówi, jest trwałe, solidne i pewne i na tym możemy się opierać. I drogi widzu, drogi człowieku, który oglądasz to dzisiejsze rozważanie, chciałbym właśnie, byś z takim nastawieniem i z taką myślą rozpoczął ten nowy dzień i nowy tydzień, który zapewne dostarczy nam znowu bardzo wielu wyzwań, bardzo wiele zadań, być może także właśnie wielkich zmian, niespodziewanych zmian,
które w naszym życiu czy w życiu naszego społeczeństwa mogą się pojawić. I w każdej z tych sytuacji pamiętaj o tym, że tym, co jest trwałe i niezmienne, to jest nasz Bóg, jest nasz Zbawiciel, którego słowo, obietnice, a co za tym idzie łaska, miłość, Jego opieka i troska o każdego z nas są absolutnie niezmienne. I w tym niepewnym, często pędzącym, szalejącym i zmieniającym się z dnia na dzień świecie, to On jest tą bezpieczną przystanią, On jest naszym portem, On jest naszym schronieniem, On jest gwarantem naszego bezpieczeństwa. I z tą myślą chciałbym Was, drodzy, zostawić. Życzę Wam miłego dnia. Do usłyszenia, do zobaczenia z Panem Bogiem.